Jesteśmy w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, a to legendarny kombajn Bizon. Nieprzypadkowo, bo w tym odcinku Agropogody przyjrzymy się żniwom. Piotr Popowski, zapraszam na program. Panowie, mamy połowę lipca, teoretycznie powinny rozpoczynać się teraz żniwa, no ale pogoda sprawiła, że wyjadą mniej więcej takie cuda techniki nieco później. Tak, tak zwane małe żniwa się rozpoczynały w tym czasie, zbiory rzepaku i jęczmienia ozimego. No w tym roku w ogóle, jak wiemy, aura pokrzyżowała wiele planów, teraz wiosną i latem padało, czyli maj i czerwiec mieliśmy przekropne i następuje naturalne opóźnienie, często jest to przerośnięte, są łany zbóż czy rzepaku, nie tylko chwastami, ale następuje tak zwane odmłodzenie, trzeba opryskać herbicydami, przeprowadzić desykację i także te żniwa się rozpoczną około 20 lipca, a te duże żniwa na przełomie lipca i sierpnia. W takim razie po czym poznać, że to już jest ten moment, kiedy musimy wyjechać? No, generalnie poznajemy to po łanie, po jego stanie i po stanie ziarna. Jak powinien ten łan wyglądać? Łan powinien być generalnie dojrzały i odpowiednio wyschnięty. Mamy warunki, jakie mamy. Obecnie prawie codziennie obserwujemy opady, więc spodziewamy się, że póki co ziarno jeszcze nie jest atrakcyjne z perspektywy wilgotności. Czekamy na moment, w którym wilgotność ziarna spadnie poniżej 15%. Może bym powiedział na obraz taki, że to już jest taka kolorystycznie, na przykład rzepak przechodzi z takiej fazy jasno-zielonej w bardziej taką żółtą i na tej głównej łodydze ziarna, gdy te łuszczyny weźmiemy do ręki, powinny być już właściwie takie brunatne, bardziej czarne z połyskiem. To już jest ta dojrzałość pełna, która na zbiór jednoetapowy nam odpowiada. A przy zbożach oczywiście zbiorem jednoetapowym kombajnem, nie kosząc na pokos przedtem, to też właściwie zbieramy w tej samej fazie, czyli w dojrzałości pełnej, czyli na paznokciu nam ziarno się ładnie rozłupuje i wtedy to już jest, oczywiście łan jest też wtedy żółty, ładny, dojrzały, ale ziarno ma tą taką twardość odpowiednią. Zbiory to zwieńczenie wielu miesięcy pracy, dlatego trzeba się do nich przygotować, by uniknąć strat i zebrać plon jak najlepszej jakości. Po pierwsze, należy przygotować pole, po drugie, przygotować maszyny do zbioru i do transportu, no i po trzecie, pomieszczenia magazynowe, co jest równie ważne. Jeżeli chodzi o przygotowanie pola do zbioru, to jeżeli mamy piękne, czyste pole bez chwastów, rośliny są w równej dojrzałości, wtedy sprawa jest, wydaje się, prosta, bo pozostaje tylko wybór terminu zbioru. To tylko pozornie proste. Zbierając zboża zbyt wcześnie, narażamy się na straty związane z kosztami suszenia. Poza tym elementy młócące wybijają zarodki, co oznacza pogorszenie jakości zbieranego ziarna. Jeżeli jest inna sytuacja, że pole nie jest specjalnie czyste, są chwasty, myślę tutaj o takich chwastach, jak pesz, który no, potrafi przerosnąć łan zboża, a więc chwasty takie wieloletnie, albo sytuacja taka, kiedy zboże dojrzewa nierównomiernie, nierównocześnie, mamy niedogony i wtedy należy zastosować, powiedzmy, 2 tygodnie mniej więcej przed zbiorem, oprysk Roundupem, który spowoduje zniszczenie chwastów wieloletnich, wyrównanie dojrzałości i wtedy będziemy mogli przystąpić do tego wyboru optymalnego terminu siewu. Nie może on być za wczesny, ale i zbyt późny. Tu straty wynikać będą po pierwsze z osypywania się ziarna. Tendencję taką ma na przykład owies. Po drugie, może dojść do kruszenia i łamania się kłosów. Podsumowując, ten opóźniony termin zbioru może dojść nawet do 5-6 decyton strat z pola, co jest niebagatelnym jakąś ilością. Poza tym przy opóźnianiu terminu zbioru możemy się liczyć z pogorszeniem pogody. Wówczas z kolei mamy sytuację, gdzie ziarno może porastać na pniu. To jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich gatunków, ale chyba najbardziej problematyczny jest żyto i pszenżyto, gdzie aktywność alfa-melazy jest najwyższa i to porastanie na pniu jest najczęstsze. Inne gatunki zbóż też porastają, przy czym to porastanie jest ukryte. Pogarsza się wartość technologiczna, którą mamy
w obrazie liczby opadania. W przypadku zbiorów bardzo stosowne jest stwierdzenie: czas to pieniądz. Jaka jest najlepsza pogoda dla żniw? Najlepsza pogoda dla żniw to oczywiście słonecznie i bezdeszczowo. Najlepiej, gdyby w tym czasie też nie pojawiły się zjawiska rosowe. Wtedy mamy pewność, że ziarno, które zbieramy ma odpowiednią wilgotność. Jest w odpowiednim stanie, które można je przechowywać bezpośrednio po zebraniu z pola. Wydaje się, że w tej chwili mamy jednak anomalie pogodowe. Zupełnie trzeba tak powiedzieć. Powietrze, które napływa do Polski już od dobrych paru dni, to powietrze z nad Afryki. Krótko mówiąc, zaskakująca zupełnie sytuacja, w której za dnia notujemy opały, nocą obserwujemy burze. Jest to oczywiście sytuacja z pewnej perspektywy komfortowa dla roślin, bo mają odpowiednią ilość wody i odpowiednio ciepłą, odpowiednio wysoką temperaturę, ale z drugiej strony nie możemy zapomnieć o szkodnikach, które w tych warunkach też mają doskonałe środowisko. Zwłaszcza choroba i grzybowy. Współczesne maszyny rolnicze pomagają plantatorom osiągać sukcesy podczas żniw. Widać w tej dziedzinie ogromny rozwój i postęp. Na rzecz rolnictwa pracują rzesze inżynierów, powstały ogromne fabryki, ale wszystko zaczęło się od bardzo prostych narzędzi. W Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie niedaleko Poznania można obejrzeć kolekcję zabytkowych maszyn rolniczych, które kiedyś pomagały człowiekowi uprawiać ziemię. Potrzebną siłę dawały zwierzęta. Historia zaprzęgu zwierzęcego generalnie, można powiedzieć, jest notowana już od 11 tysięcy lat. Głównym rejonem, gdzie ten zaprzęg powstawał, to był rejon od Egiptu do Persji, czyli tego wschodu Azji południowo-wschodniej. Oczywiście pierwszymi zwierzętami, które były w zaprzęgach wykorzystywane masowo, to były woły. Były one główną siłą pociągową praktycznie do XIX wieku, do momentu uwłaszczenia, także w Polsce. Bydło rodziło się, 50% byczków, stąd po kastracji były przyuczone. Jeśli były przyuczone i taki wół się sprawdzał, to przez 20 lat ciężko pracował. Stąd nawet powiedzenie, jeśli ktoś haruje, to pracuje tak ciężko jak wół. Konie z racji służby, można powiedzieć, w wojsku, były zwierzęciem stosunkowo drogim. Stąd koń praktycznie był dla rolnika, dla tego chłopa, początkowo niedostępny. Kiedy jednak koń zaczął być zwierzęciem, na które mógł sobie pozwolić rolnik, stał się członkiem rodziny. To było zwierzę, od którego zależała egzystencja rodziny, prawda? To była jedyna siła pociągowa, jedyne źródło energii. Jeżeli koń zachorował, to tak jak na tym słynnym filmie Skrzypek na dachu, gdzie ten koń jak okulał, to wszyscy od razu to odczuwali. Ta więź z koniem była, to była bardzo silna więź, prawda? To było wyraźne uzależnienie. I o konia często się dbało bardziej niż o innych członków rodziny. To rytm końskiego życia determinował tempo pracy na wsi. Stawało się wcześnie, najpierw karmione były konie, potem gospodarz szedł jeść i do pracy, na pole. Wracało się na południe na obiad, prawda, i była przerwa dwugodzinna, bo konie musiały zjeść, musiały dostać obrok. Czyli ten rytm był wymuszony przez funkcjonowanie tych zwierząt. One musiały odpocząć, musiały zjeść pewną porcję tej karmy i wtedy właściciel tych koni na ogół robi sobie drzemkę po obiedniu. Potem się jechało dalej, żeby zaorać te, powiedzmy, hektar, no to trzeba było nadeptać te 40 kilometrów, to trzeba było rozłożyć na dwie raty co najmniej. 40 kilometrów rolnik musiał przejść, by zaorać hektar. Nic dziwnego, że kiedy po II wojnie światowej rozpoczęła się przygoda z ciągnikami, rolnicy zachwycili się mechanizacją. Im więcej przybywało traktorów, tym ubywało koni. I to trwało gdzieś tak do początku tego wieku, czyli ten nawrót wyraźny, taki zauważalny nawrót do konia pojawił się z początkiem XXI wieku u nas tu w Polsce. W innych państwach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, na pewno wcześniej. Historia kołem się toczy. Koń pociągowy wraca do łask. Konie doskonale nadają się do pracy w gospodarstwach ekologicznych.
Uprawa zbóż, szczególnie ta na wielkich obszarach, wymaga jednak zastosowania nowoczesnego, wysokowydajnego sprzętu. Tu liczy się szybkość i efektywność. Jak wygląda sprawa magazynowania tego, co już zbierzemy? Magazynowanie odbywa się właściwie na różne sposoby, no, w zależności kto jaki magazyn posiada. Ostatnio bardzo modne są pospolite zbiorniki, silosy, ale często jeszcze w użyciu w dużych gospodarstwach są magazyny tak zwane płaskie, czyli obiekty typu były obory, stodoły, zaadaptowane na magazyn. I to jest taki uniwersalny magazyn, bo po sezonie, czy po zbiorach i sprzedaży można wykorzystać czy to na garaż, czy na przechowywanie innych zbóż czy produktów. Pamiętać tylko trzeba, że zboże przywożone lub rzepak powinny mieć odpowiednią wilgotność. Oczywiście dosuszamy, jeżeli nie ma tej wilgotności, a następnie odpowiednio przewietrzać. Zboża to 13-14%, a rzepak około 7-8%. W tej wilgotności się najlepiej przechowują. Tradycyjnie w Agropogodzie, teraz pora na prognozę pogody na najbliższe dni.